Dostał bombę, pokazuje, że obciera rękawice, że niby się pośliznął. No kabaret, nie wiem, czy takie walki są potrzebne w ogóle Łukaszowi. Jesteśmy w Tarnowie, po gali Knockout Boxing Night 13, ze mną Grzegorz Proksa, człowiek, który dzisiaj chyba się nie napracował za mocno, przynajmniej w tej początkowej fazie gali, no bo szybko się kończyły te walki. Tak, no ale tak naprawdę można powiedzieć, że to, co nam brakło na początku, to dał nam master, tak, na koniec, czyli pewien dystans, dobry boks techniczny, dobre rozegranie taktyczne tej walki, wiadomo, że szukał czegoś więcej, natomiast na dzisiaj był rywal taki, jaki był, dobrze szczelny, twardy, odporny na ciosy, no i nie dał się niczym zaskoczyć, nie? Natomiast tutaj te wcześniejsze pojedynki też miały w jakiś sposób swoją historię i wiadomo, że faworyci wygrali, tak? Natomiast pokazali się z dobrej strony i trzeba pogratulować tak naprawdę wszystkim zwycięzcom, bo to, co zrobili, no, zrobili to, co im należało, nie? Z Łukaszem Różalskim na czele. Ale zacznijmy o tym, bo jesteśmy świeżo po walce Mateusza Masternaka. To chyba dobrze, że wrócił do tego boksu zawodowego, bo widać, że chyba tu jest jego miejsce. Ale wiesz, co mnie zaskoczyło? On ten pojedynek tak naprawdę chyba na świeżości wziął, bo mało rund sparingowych przed tym walką, mało sparingów przed tym pojedynkiem i na tym głodzie dzisiaj zaprezentował się, wydano się no, fenomenalnie, prawda? Zero zadyszki, zero kryzysów w walce, przynajmniej ja taki nie zauważyłem u niego. Pełna kontrola, niezła szybkość, cały czas utrzymana na odpowiednim poziomie, praktycznie od pierwszej do ostatniej rundy. Dobre kombinacje, gdzieś tam widać było, że ten timing nie do końca zawsze współgrał z tym, co z pomysłem, co głowa podsuwała, bo był moment taki, że odchylił się, starał się wszedł, ale gdzieś tam był delikatnie spóźniony. Natomiast ogólnie występ jego na szóstkę dzisiaj, nie? Wydolnościowo, wytrzymałościowo, bardzo ładnie, nie? Bo jednak to jest przeskok z 3 rund na 10, to jest inny czas pracy, nie sprawił mu żadnego problemu. Z plusów na pewno debiut Rafała Wołczeckiego, no i eksplozywny tak. Damian Kiwior. Znaczy, Wołczecki mnie zaskoczył, naprawdę. Widać w nim ogromny potencjał bokserski. Ogromny potencjał bokserski. Wykonał robotę fenomenalnie. Ruszył rywal ostro na niego, prawda? Rzucił się tutaj, zachował olimpijski spokój i wystrzelił lewym sierpowym, zgasił światło delikatnie. No później już tylko tak naprawdę pozostało dobić i tyle. Po walce Adama Balskiego mieliśmy pojedynek Maćka Marchela. Ty bardzo dobrze znasz Maćka i jego trenera Piotra Jankowskiego, no bo twój syn Artur, często trenujecie, razem jeździcie na sparingi. Perełeczka w polskim boksie, Maciek Marchel? Zdecydowanie tak. Bez dwóch zdań widzieliśmy, mieliśmy pokaz umiejętności tego chłopaka mimo tak młodego wieku. Dodatkowo jest to brązowy medalista Mistrzostw Europy Młodzików, na który pojechał, będąc rok młodszym od rywali. W tym roku niestety ma na tyle pecha, że Mistrzostwa Europy Młodzików zostały odwołane. No to jest niefart niesamowity, bo z pewnością byłby jednym z kandydatów do złotego medalu. Widać, jak się porusza, widać, jak pracuje. My zrobiliśmy sobie wspólny obóz z Zakopanem, wspólnie trenowaliśmy i jestem pełen podziwu zarówno dla niego, jak i jego trenera Piotra Jankowskiego, ale też rodziców, którzy bardzo wspierają tego chłopaka i pomagają mu w budowaniu kariery. W moim odczuciu to jest droga, którą powinniśmy iść, dlatego ją idę. Mówiliśmy o plusach, no ale też nie zabrakło tutaj elementów kabaretu, no bo rywal Różańskiego to tragedia. Powiem to uczciwie, że myślę, że sam Łukasz jest zawiedziony bardzo. Podszedł do stanowiska komentatorskiego Sebastian i powiedział, no ja nie wiedziałem, że on takie coś pokaże. W walkach innych pokazywał inny boks. Nie wiem, czy przyjechał nieprzygotowany. Widać było, że jak gdyby wyszedł tylko po wypadek i szukał tylko okazji do tego, żeby przyklęknąć, tak? Gdzieś tam dostał bombę, pokazuje, że obciera rękawice, że niby się pośliznął. No kabaret, nie wiem, czy takie walki są potrzebne w ogóle Łukaszowi, nie? Dziś, bo nic nie wnoszą do tego, aby mógł się rozwijać, aby mógł w jakiś sposób przerabiać akcje, no bo podwójny lewy prosty, no to wiesz, budzisz się oczywiście w nocy, jeśli powie, to zadasz bezbłędnie, tak? Bo nie da się tutaj popełnić dużego błędu. A dzisiaj tylko podwójny lewy prosty zaprezentował w walce i myślę, że sam jest zawiedziony tym, że rywal nie postawił mu żadnych wymagań. A ty jak widzisz ten pojedynek Różańskiego z Arturem Szpilką? No bo o tym się mówi już otwarcie. Znaczy ja się dzisiaj dowiedziałem, przyznam szczerze. Może dlatego, że byłem zbyt zajęty innymi rzeczami. No, ciekawa propozycja, no bo tak. No, mamy dwa punkty, dwa znaki zapytania tak naprawdę. Nie? Gdzie jest Różalski dziś, tak? Różański dziś.
gdzie jest Artur dziś, nie? No, myślę, że bardzo ciekawe zestawienie jak na polski rynek. Być może nawet na pay-per-view. Zobaczymy. Państwo znają Grzegorza nie tylko z zawodowych ringów, nie tylko z tego, że komentuje boks, teraz jest przy boksie młodzieżowym, ale to jest także świeżo upieczony członek zarządu Polskiego Związku Bokserskiego. Grzegorz, zostałeś wiceprezesem do spraw boksu zawodowego. Czy wiesz już mniej więcej, jak to będzie wszystko funkcjonowało? Mieliśmy zarząd w tym tygodniu bodajże, tak? W tym tygodniu był zarząd, gdzie tak naprawdę zostały przydzielone role niektórym osobom, tak? Między innymi mojej. Dostałem jakiś tam kredyt zaufania, natomiast na dłuższe posiedzenie przyjdzie nam poczekać do początkowych dni października, bo na ten okres jest ustawione spotkanie i zarząd. I wtedy poznam od prezesa Grzegorza Nowaczka, jak on widzi moją pracę dla związku, bo teraz po prostu nie mogliśmy się spotkać, zrobiliśmy zarząd tak naprawdę internetowy ze względu na tragedię, która się wydarzyła w polskim pięściarstwie. I tyle. No, na dzień dzisiejszy nie mogę za dużo powiedzieć. Na pewno gdzieś cały czas chciałem być przy tym boksie młodzieżowym amatorskim, nie tylko ze względu na to, że mam tam syna, ale chciałbym wprowadzić jak najwięcej zmian, bo kadencja trwa tylko 4 lata teoretycznie, nie? A chciałbym, żebyśmy już rozpoczęli lepszą pracę z tymi najmłodszymi kadrami. Zobaczymy. Będziemy zatem trzymali kciuki. Dziękuję serdecznie. Wielkie dzięki. Dziękuję.